Sławomir Zasadzki, dzień dobry Państwu. Po raz kolejny spotykamy się z Jackiem Wiśniewskim. Dzień dobry. Bohaterem opowieści Jacka jest lokalny bohater Powstania Styczniowego, Maksym Tarejwo. Ojciec Maksym Tarejwo. Tak, trzeba się skupić, żeby do tego jego właściwego imienia przywyknąć. Ale tak jak już mówiliśmy w poprzednim, jak mówiłeś w poprzednim spotkaniu, w poprzedniej rozmowie, są na to dokumenty, że Maksymilian to jest imię zwyczajowe, prawidłowym imieniem i takim imieniem w dokumentach i w nazewnictwie ulic, miejsc pamięci powinno być imię Maksymilian właśnie. Maksym. No właśnie. No, dobra. Przechodzimy do dalszej części jego losów. Zakończyłeś poprzednią część tej opowieści momentem, kiedy to Józef Tarejwo wstąpił do zakonu kapucynów, gdzie imię Maksym właśnie otrzymał. Tak jest. I to był rok... To był rok 1854. 9 czerwca 1854 roku wstąpił do zakonu kapucynów w Lubartowie. Wtedy miał lat 20, jeżeli... Na długo przed powstaniem. No tak, jeżeli miał lat 20, jeżeli założymy, że urodził się w 1834 roku, bo oczywiście i tutaj nie jest to takie jednoznaczne, bo wielu różnych autorów... Ale to, powiedz mi, tak, większa pewność dotyczy daty śmierci czy daty urodzin? Myślę, że daty urodzin jednak, bo ja tutaj wierzę jak gdyby właśnie jego braciom zakonnym, czyli zakonnikom z zakonu kapucynów, bo w tych kilkunastu kartach, które zresztą uzyskałem dzięki uprzejmości pracownic Muzeum Księdza Jarzębowskiego w Licheniu, otrzymałem, to jest skan jednej z tych kart i tutaj, no wprawdzie po łacinie, ale to jest drobiazg, rozumiem, dla nas. Żart, przetłumaczyli mi to ludzie, którzy znają łacinę. Jeżeli sami bracia w swojej kronice piszą, że urodził się 14 września 1834 roku... To trudno poddawać tą wątpliwość. Tak, i tak samo oni ewidentnie piszą, po łacinie piszą Maximus, czyli ten największy, natomiast tu na marginesie mamy napisane w języku polskim ojciec Maksym Tarejwo. Czyli ponad wszelką wątpliwość. Czyli ponad wszelką wątpliwość, dla mnie przynajmniej. 14 sierpnia 1834, wtedy się urodził i tutaj mamy 19 juli, tak chyba będzie po łacinie, 1854. Tu jest pokazana, wskazana data wstąpienia do nowicjatu, do zakonu kapucynów. Ale tak jak chyba już mówiliśmy, bo to też ważne, on już po 2 latach przeniósł się do Lublina i rozpoczął tam studia teologiczne i filozoficzne i w roku, już spoglądam, w 1860 roku dostał święcenia kapłańskie w Warszawie. W związku z tym on był nie tylko ojcem kapucynem, ale był również księdzem z pełnymi uprawnieniami księdza. To jest o tyle ważne, że po ukończeniu studiów i otrzymaniu święceń kapłańskich, on rozpoczął pracę jako, kapłańską. Tak, jako, ale to bardzo ciekawa sprawa, jako kapelan w twierdzy warszawskiej i w twierdzy podlińskiej. Czyli wygląda na to, że jego pracą, jego tą posługą kapłańską było to, że udzielał sakramentów, rozumiem, wspierał duchowo, modlił się razem ze skazańcami. Ale to jest nic. Mamy informacje i dowody, że on zasłynął z tego, że zresztą to się później objawi, ta jego chęć tej działalności właśnie tu w klasztorze w Lądzie, że on nie tylko załatwiał te sprawy kapłańskie, ale próbował też tym skazańcom w różny sposób pomagać. I też w kronice zakonnej znajdziemy, tylko że ja to mam tu w różnych miejscach, bo to jest dość fajny, o już mam, świetny cytat. Piszą o nim tak. Ojciec Maksym, mały, zręczny, robił wielkie interesa i miał wielkie łaski urzędu rosyjskiego w 1862 roku. On bronił, wstawiał się i uwalniał z cytadeli więźniów politycznych. Jeździł nie tylko do warszawskiej cytadeli, ale i modlińskiej. Imię jego było głośne w Warszawie,
Zewsząd uciekano się do niego, a on do zamku i do Rosjan w Warszawie chodził, gdzie wszystko, co można było, to zrobił. Czyli on tym ludziom starał się pomagać też w taki no, sposób, czyli pewnie załatwiał jakieś zwolnienia, złagodzenia kary i tak dalej. Zresztą prawdopodobnie to był powód, że to się oczywiście Rosjanom niezbyt podobała ta jego działalność, a pretekstem podobno było to, że jakiemuś tam więźniowi przemycił prasę zagraniczną do celi, że Rosjanie go z tych cytadel, z tego wyrugowali. Kapelaństwa wysiudali. Tak jest. Ale piszą tutaj, że łaski miał u Rosjan, więc jakoś no, tam widocznie poważali niż układy. Tak? Albo część z nich go po prostu polubiła, no możliwe, że umiał po prostu zagadać, pogadać. I to był prawdopodobnie bezpośredni powód tego, że on został tak naprawdę wywalony na prowincję i dlatego wylądował w lądzie. W lądzie. No ale że wylądował w lądzie, jak już widzimy, jaki miał charakterek. Krew nie woda. Tak. Zresztą jeden z powstańców, którzy go wspominają, jest takie charakterystyczne zdanie, jak opisuje go i kontakty z księdzem, czy z ojcem Maksymem, to pisze w pewnym momencie, psia kość, nie ksiądz. Bo to prawdopodobnie był właśnie taki człowiek. No jak on tu wylądował w tym lądzie i się zorientował, że jest w tyglu przygotowań do powstania, to on oczywiście się natychmiast w to wszystko zaangażował. Podobno też tu ci miejscowi działacze powstańczy i ci, którzy się przenosili z zaboru pruskiego, żeby tutaj organizować te oddziały powstańcze, też szybko się zorientowali, że on ma takie dobre kontakty, no a księża też w tamtych czasach właśnie mieli bardzo dobre kontakty z chłopstwem, z ludem, tak? A bardzo i swego rodzaju immunitet. Tak, i bardzo zależało powstańcom na tym, żeby jak najwięcej tych chłopów do tego powstania przyciągnąć, żeby pomagali, żeby poszli walczyć. Tak? I on w pewnym momencie, jak gdyby nawet dostał takie zadanie, bo to wspomina major Oksiński, że on miał być takim właśnie agitatorem. Tak, tak. On się przyłączył do tego powstania nie tylko jako, bo podobno pomagał też przy przemycie broni i tak dalej, no czyli już w takich sprawach można by było powiedzieć niezbyt związanych z zawodem czy powołaniem księdza czy zakonnika. A skądinąd wiem, że tamte okolice właśnie jako rejon przygraniczny tak, po prostu tętniły od przemytu. Była warta, były lasy, więc im było dość łatwo z zaboru pruskiego to przemycać. Prusacy to też nie było tak, że oni tam przymykali oczy. Duża kontrabanda szła przez jezioro Połowickie na przykład. Tak, tak, no więc, bo tu był ten dobry teren właśnie, lasy, jeziora i rzeki. I to były te możliwości, gdzie można było, przepraszam, to robić. Więc on się w to zaangażował, ale oczywiście jak już powstanie ruszyło, to on po prostu się przyłączył do jednego z tych oddziałów. Jako kapelan. Jako kapelan, bo to też podkreślmy i to podkreślają ci powstańcy, którzy go wspominają i kronikarze, którzy o tym piszą i historycy, że on tam cały czas działał jako ksiądz, czyli błogosławił, spowiadał, namaszczał. Odprawiał mszę, podejrzewam, że namaszczał, tyle że nie robił tego jak gdyby z obozu, tylko on z tymi oddziałami w polu. Tak. Zresztą ten słynny obraz, ta akwarela Juliusza Kossaka pod tytułem Bitwa pod Ignacewem, gdzie centralną postacią jest odwrócony do nas tyłem, jadący na koniu ksiądz, w ręku, no to chyba nie jest krzyż, ale na pewno nie broń, bo on podobno broni nie używał, natomiast był jak gdyby w ogniu tych walk. I właśnie a propos tych walk... Pierwowzór księdza Skorupki. No pierwowzór albo właśnie jeden z tych księży, bo tych księży było oczywiście tego typu iluś tam. I on na pewno wziął udział w, my to nazywamy obecnie, nie zawodowcy, nie historycy, mówimy o bitwie pod Pyzdrami czy bitwie pod Ignacewem. Podejrzewam, że z punktu widzenia historyków wojskowości to nie były żadne bitwy, tylko bardziej potyczki, bo to były niewielkie oddziały, ale w takiej potyczce właśnie pod Pyzdrami, pod wodzą Taczanowskiego brał udział. I to raczej nie były oddziały, które stawały w polu, to byli ludzie, którzy z lasu wychodzili. Tak, tylko że akurat pod Pyzdrami prawdopodobnie to było akurat gdzieś tam w pobliżu miasta. Tak. Zresztą Pyzdry, twierdzą niektórzy historycy, bo przecież plan powstania styczniowego był taki, bo tak jak powstanie listopadowe, to było de facto powstanie, w którym ścierały się dwie armie, czyli ta armia polska powstańcza i regularna armia rosyjska. Taki sam był plan na powstanie styczniowe. Tym pomysłem było to, żeby zorganizować w
w którymś z polskich miast zdobyć je i zorganizować tam ośrodek władzy taki regularny. Tym miastem planowanym był Płock. Nie udało się tego zrobić. Ale do czego zmierzam? Że Pyzdry prawdopodobnie przez jakiś czas na pewno... Miały być alternatywą? Nie, alternatywą nie. Tylko po prostu rzeczywiście były miastem jak gdyby wyzwolonym z Rosjan, w którym de facto funkcjonowały polskie władze, polskie wojsko i tak dalej. Pyzdry jako jedno z niewielu, bo powstanie styczniowe, które tu na terenie tych naszych ziem bardzo było, dużo tu się działo, ale to był okres powiedzmy od marca do lipca, generalnie 1863 roku, ale to generalnie było tak jak mówiłeś, to byli powstańcy, którzy gdzieś pojawiali się gdzieś z lasu, atakowali jakiś oddziałek rosyjski i chowali się gdzieś znowu w lesie, tak? Ale Konin, Turek, Słupca, te pozostałe tutaj miejscowości, tu wszędzie byli Rosjanie i generalnie te miasta trzymali były, ręce tak, na wszystkim. Więc Pyzdry były tym jakimś takim wyjątkiem. W maju 1864 roku, trzeciego, brał udział również pod wodzą Taczanowskiego w tej słynnej bitwie pod Ignacewem, przegranej przez Polaków, ponad 100 powstańców tam zginęło i tam został ranny. Z tego, co donoszą źródła, prawdopodobnie w głowę, prawdopodobnie odłamkiem. Ale oczywiście współtowarzysze powstańcy go z tego pola walki zabrali i zrobili to, co się tu właśnie robiło. Jak najszybciej mogli, przewieźli go do zaboru pruskiego, wylądował w Śremie, w zakonie jezuitów, gdzie po prostu kurował się. Tak. I tu jest kolejna ciekawa informacja, bo to był na pewno maj 1863 roku. I teraz pytanie, ile trwała ta kuracja? Prawdopodobnie niedługo, bo następny kronikarz już wspomina, że w czerwcu 1863 roku właśnie pojawia się znowu Tarejwo w lądzie i zaczyna te swoje kazania mówić, tak, płomienne, na które przyjeżdżają ludzie z całej okolicy. I tu zaczynamy się zbliżać do tego fragmentu, który ciebie najbardziej interesuje, bo wśród tych słuchaczy znaleźli się Rosjanie. No tak. Opis tego znajdziemy w takiej książce, z której ja podejrzewam, że korzystało bardzo wielu historyków, szczególnie tych ogólnopolskich i prawdopodobnie stąd też... Ona jest źródłem nieszczęścia. No może tak być, chociaż pokazuje jej skany i okładki. Proszę zwrócić uwagę, to jest Józef Stanisław Pietrzak, księża powstańcy 1863. I on w tej swojej książce... Można domniemywać, że zorientowany. Tak, zaraz to udowodnimy. On w tej swojej książce poświęca spory fragment i on oczywiście nazywa tutaj nie Maksym, tylko Maksymilian. I jeszcze co ciekawe, bo to do tego jeszcze nie doszliśmy, on pisze Tarejwa. Bo kolejny problem z odmiana nazwiska. Nie odmiana, tylko w ogóle nazwisko. Jedni piszą Tarejwo, inni piszą Tarejwa. Jakkolwiek by nie pisali, to wał Tarejwy będzie poprawny. Tak jest, ale to też jest ciekawe i ja tu mam gdzieś w tych notatkach bardzo mądre wytłumaczenie tego, ale to bym musiał mieć chwilę, żeby to znaleźć. Okej, na razie to zostawię. Dlaczego Józef Stanisław Pietrzak wydaje się wiarygodnym źródłem? Po pierwsze dlatego, że to jest człowiek stąd, bo z Budzisławia. On był zresztą prawdopodobnie Marianinem, tylko takim chyba cichym zakonnikiem. Znaczy takim, no nie znam się na tym do końca, ale tak gdzieś tu o nim znalazłem. Proszę zwrócić uwagę, on opisując życie księdza Tarejwy, ojca Maksyma Tarejwy, pisze tak. Babka moja, nimfa gorajska, była tam wtedy obecną zresztą osobiście. Pisze o tych kazaniach. O Maksymiliana, ojca Maksymiliana znała, jak i wszystkich ojców kapucynów lęckich, których dobrodziejką była. Ona też wraz z mężem swoim, a mym dziadem, zasłużonym dla powstania, była i przy straceniu ojca Tarejwy. Od niej to dowiedziałem się podanych tu faktów o tym sławnym kapucynie. Skoro dziad był powstańcem i to był jego dziadek, więc
Więc przynajmniej w tradycji ustnej ta historia była rodzinnej, tak. I teraz oczywiście on opisuje jedno z tych kazań, które powtarza wielu historyków. Pisze tak, ten kapłan w roku 1863 w czerwcu, więc zakładamy tak, w maju został ranny, wyjechał do Śremu na kurację. Po krótkiej kuracji wróci. Jeżeli była krótka, bo całą tą moją teorię łatwo jest obalić, jeżeli ktoś znajdzie zapisy jezuitów ze Śremu, tego zakonu chyba tam dzisiaj nie ma, w którym się okaże, że on się leczył tam na przykład do jesieni. Bo wtedy już będzie wiadomo, że nie mógł zginąć w lipcu 1863 roku. Historia jest bardzo prosta do udowodnienia, tylko trzeba ten dokument znaleźć, tak? No ale to świadectwo nie jest wystarczające, jeżeli autor stwierdza, że w czerwcu już był na nogach? No, wypadałoby tak. Ja dlatego też tak uważam. I teraz tak. Pisze tak. Ten kapłan w czerwcu 1863 roku wypowiedział jedno z takich kazań patriotycznych na temat, uwaga, jak winnica Chrystusowa przez heretyckich schizmatyków od czasów rozbiorowych jest w Polsce niszczona. Czyli on tu ostro jak gdyby atakował zaborcę, nazywając go schizmatykiem, no bo zresztą wiadomo, że to byli prawosławni. Kazania tego słuchało wówczas tysiące szlachty i obywatelstwa z odległych okolic przybyłego, tak ze Słupcy, jak i o parę mil odległego Konina, bowiem kapucyni w okresie przedpowstaniowym byli u szczytu sławy w Polsce. I co pisze dalej? Na tym kazaniu pojawiła się sotnia kozaków. Tak. Otoczyła klasztor. Maksymilian, widząc to, jeszcze bardziej się zapalił przeciwko Moskwie. Panie w krenolinach zrobiły krzyk, chcąc jakoś kaznodzieję ratować i w samej rzeczy, kiedy ten zszedł ambony, tak go potrafiły schować, że Moskale go nie mogli w tłoku schwytać. Tu mamy kolejną ciekawą historię, bo wygląda z tej relacji, że panie, cóż zrobiła któraś z pań, po prostu księdza wsadziła pod krynolinę, tak jest. To oczywiście taka trochę konfabulacja, jak sądzę. Nie, no on to... Bo wystarczy, że zrobiły tłok wokół niego, oczywiście, prawda? No oczywiście. Aczkolwiek dramaturgicznie wygląda to... No i kto ma wyobraźnię? Myślę, że dla młodego księdza... Kto nie chciałby zajrzeć kobiecie pod krynolinę? Dla młodego księdza mogło być to nie lada przeżycie. I teraz, czyli mamy logiczną historię, tak? Kazanie. Rosjanie, którzy się pojawili, wiedzieli, że to był aktywny uczestnik powstania, a teraz jeszcze kaznodzieja, który wzywa do... Wichrzyciel. Mamy czerwiec 1863 roku, więc na całych ziemiach Królestwa Polskiego i również tutaj u nas wiele się dzieje, tych potyczek, tych walk i tak dalej. I co się stało? On się schował, jak pisze ksiądz Pietrzak, to znaczy no, nie do końca ksiądz, tylko Pietrzak, bo Marianę mówię, on prawdopodobnie było coś takiego jak ciche zakony, czyli że świeccy gdyby byli w tych zakonach, ale no, chyba nie odbywali takiego tego nowicjatu i tak dalej, ja się na tym nie znam. Więc w jednej z licznych skrytek kościelnych za wielkim ołtarzem się schronił. I tu docieramy do tej słynnej szafy, o której pisze również w swojej książce oczywiście Krzysztof Dobrecki. Pisze, ale nie wiemy, na jakie źródło się powołuje. Historycy. Większość z nich podejrzewam na tą relację właśnie, bo ja nigdzie innej... Ale tego... teraz tak, mówiłeś mi, że jest taka teza, taka nie wiem, na ile to nazwać informacją faktyczną, że on tam się miesiące całe ukrywał. Tak, do tego dojdziemy, no bo to jest właśnie wersja tego roku 64. No, tego zmierzam, że tak. To prawdopodobnie... Więc on pisze tu tak, że parę tygodni w tej skrytce ciasnej jakby szafie się ukrywał. No parę to jest trzy, bo potem są miesiące. Oczywiście, a poza tym też weźmy to na logikę. Jest sytuacja obławy, kozacy są naokoło, są w lądzie, stacjonują w lądku, bo robią, o czym piszą też historycy, rewizję w klasztorze, ale jeżeli by uznał, że oni na chwilę odpuścili, to jest prosta sprawa. W nocy się wsiada do łódki i po godzinie czy pół godziny jesteśmy w zaborze pruskim, płynąc z nurtem wart. Ale trudno też uwierzyć, że oni tak odpuścili, kiedy przybyli tam z zamiarem ujęcia księdza. No ale powiedzmy, no, szukali go, nie znaleźli. Możliwe, że... Zostaje jakaś wachta. No oczywiście.
Zresztą no, trudno sobie wyobrazić, no, z takiej skrytki można jakby korzystać okazjonalnie, nawet założyć, zakładając, że to było parę metrów kwadratowych. Dlaczego ja o tej skrytce mówię? Bo to jest rzecz, tak jak powiedziałem, tak po chłopieńcemu ciekawa. Wspominałeś, że warto byłoby to sprawdzić. Czy ktoś sprawdził, czy ta skrytka jest tam? Znaczy, ja tego nie wiem, bo to jest właśnie mój problem, to co mówiłem o regionalistach, że ja do tych spraw podchodzę tak bardzo zadaniowo, tak? A w to by się trzeba wgłębić. Wiem, że kiedyś rozmawiałem z Krzysztofem Dobreskim, on powiedział, że on wie, że ta skrytka tam jest i że jego marzeniem jest ją zobaczyć. No trzeba do aktualnych gospodarzy Salezjan podjechać. Ja nie sądzę, żeby robili tam, przecież jest przewodnik. Ja nawet o tym myślałem, tylko że na to wszystko trzeba mieć czas, bo można by tam za aparatem pojechać i sprawdzić. Zresztą na pewno w tego typu klasztorach, tego typu różne skrytki były, może niekoniecznie... Nie tylko takie, nie tylko tam. No więc właśnie. Do czego zmierzamy? Że tu z relacji Pietrzaka wynika tak, że on ukrywał się jakiś czas, w końcu opisuje sytuację, gdzie prawdopodobnie furtianin, czyli taki świecki pracownik, rozumiem... Odwierny taki. Klasztoru, tak. Wydał go. Niekoniecznie świecki, ale... Wydał go Rosjanom za, oni tu piszą chyba o 1000 rubli, czyli za te judaszowe srebrniki. Zresztą z tych relacji również wynika, że ten zdrajca, jeżeli to prawda, to w ogóle skończył tym, że się powiesił. Klasycznie. Tak jest, tak jest. Dobra, i to wiemy w jakim było okresie mniej więcej, bo... No nie no, z tej relacji daty, logicznie by wyglądało tak, że w czerwcu to się działo. W czerwcu go próbowali złapać, on się schował, po kilku tygodniach, czyli tak jak mówisz, powiedzmy 3, czyli na początku lipca go złapali i zawieźli do Konina. I dla mnie to układa się w logiczną całość. I tą logiczną puentą zakończmy tę część naszej rozmowy. Jacek Wiśniewski, księgarnia Mawi, ojciec Maksym Tarejwo, bohater tej opowieści. My usłyszymy się i zobaczymy w kolejnej części.